ponad 11 200 000. To rzeczywiście dużo jak za 1,5 km, bo to dokładnie 1,5 km drogi, ale drogi wybudowanej na nowo. Nic z tego, co tutaj było wcześniej, nie zostało praktycznie. Została wymieniona całkowicie i podbudowa, i wszystko to, co składa się na drogę, oczywiście nawierzchnia na samym końcu. Przy okazji 1,5 km ścieżki rowerowej, bo to również istotne, bezpiecznej, wydzielonej, oznakowanej, takiej, która naprawdę pozwoli mieszkańcom, zwłaszcza Działkowiczom, tutaj z ogrodu działkowego, bezpiecznie dojechać od ronda milenijnego do działek. Do tego oczywiście zatoki autobusowe, to wszystko, co towarzyszy drodze, więc no, tak jak powiedziałem, spora inwestycja, ale kompleksowa. To przebudowa, która wystarczy na długie, długie lata i gwarantuję, że przez najbliższe 10-15 lat nie będziemy tutaj musieli niczego w tym poprawiać, ani niczego robić. To gwarantuje również firma, która jest znaną firmą, która realizuje już chyba trzecią inwestycję na 408. Ta droga jest trudna, bo ona ma duże natężenie, zwłaszcza tu w Kędzierzynie, bo to wiadomo, duże miasto. Do tego ruch ciężarowy, który dalej na 408 jest bardzo intensywny, no ale my również staramy się, aby co roku praktycznie robić jakąś inwestycję na tej drodze. W tym roku akurat udało się dwie, bo za chwilę będziemy odbierać również odcinek w Wortowicach. Zaplanowane są kolejne, między innymi w Brzeźcach, między innymi w Kotlarni, w związku z czym nie przerywamy naszej inwestycji, a w dodatku jeszcze za chwilę zaprezentujemy Państwu koncepcję rozwiązania problemu komunikacyjnego, który jest przy rondzie milenijnym. Więc jak widać, Kędzierzyn-Koźle jest naprawdę w ognisku zainteresowania samorządu województwa. Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla i nie tylko się z tej inwestycji cieszą. Tak, rowerzyści na pewno, tak jak pan marszałek powiedział, jest to też droga prowadząca do jednego z największych, jak nie największych, naszych pracodawców, zakładu transportowego w Kędzierzynie, i teraz można bezpiecznie dojechać, nie zważając na tiry. Na pewno mieszkańcy, na pewno ci, którzy dojeżdżają w tamten rejon, to są bardzo zadowoleni. Droga, po drodze się jeździ świetnie, fajne rozwiązanie, rondo. Ja bardzo się cieszę i wydaje mi się, że w imieniu naszych mieszkańców chciałabym bardzo, bardzo podziękować. A z drugiej strony wiele mieszkańców jedzie dookoła, czyli jedzie tą drogą, a nie przez centrum, co znowu też cieszy, bo jest pogoda powietrza. Jak to jest istotna droga, to widać dopiero wtedy, kiedy się zamknie. Zamknięty był ten odcinek po to, żeby go zmodernizować, czy tak jak pan marszałek mówił, wybudować na nowo, i widzieliśmy, jakie to ma konsekwencje komunikacyjne dla Kędzierzyna-Koźla. Stoimy tutaj kilka minut, proszę zwrócić uwagę, jakie mamy natężenie ruchu za plecami. Trasa tak zwana sudecka, panie marszałku, kupę pieniędzy na ten odcinek jest wydane, bo te kwoty robią wrażenie. 1,5 km, 11 milionów to nie jest modernizacja, to nie jest... Ale już było. To nie jest naprawa, tylko to zbudowanie drogi od nowa. Ale za co ja dzisiaj chciałem również zarządowi i panu marszałkowi podziękować. Oczywiście za oddany ten odcinek, ale za to, że mamy przygotowaną koncepcję rozbudowy ronda milenijnego. Złożyłem wniosek w Sejmiku Województwa Polskiego na to, aby taka koncepcja została przygotowana. Uważam, że to jest kluczowe. Cały ten ruch, który jest na tej drodze, się odbywa, praktycznie jedzie od strony ronda milenijnego albo do ronda milenijnego. No to jest tranzyt. Więc rozumiem, że w najbliższym czasie będziemy mogli mieszkańcom przedstawić koncepcję rozbudowy tego newralgicznego skrzyżowania w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Liczymy na więcej. Pan marszałek mówi tutaj o planach z radnymi, ale żeby te plany zrealizować, muszą być środki, i życzę tego Państwu, jak i sobie, i aby te środki były, aby odblokowano Krajowy Plan Odbudowy i kolejny budżet tutaj unijny też, żeby zafunkcjonował, bo inaczej niestety część tych naszych planów, o których tutaj mówimy, boję się, że może nie zostać zrealizowanych. Także nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak ważnym miastem na mapie województwa jest Kędzierzyn-Koźle. I tak jak pani poseł tutaj mówiła, są drogi ważne i ważniejsze, i myślę, że te węzły komunikacyjne są tutaj kluczowe, a jednym z takich węzłów komunikacyjnych jest właśnie Kędzierzyn-Koźle.